2025 rok. Roboty. Istoty stworzone ze sztucznych komponentów do tej pory przypominały zaawansowane maszyny, ale teraz stały się czymś więcej. Klon Robotics, polska firma, stworzyła zupełnie nowatorski twór wyznaczający nowe standardy w świecie robotów. Oto klon, który został tak nazwany właśnie dlatego, że jest 1:1 kopią ludzkiego ciała. Czy jest to przyszły Terminator? W październiku Elon Musk zaprezentował z wielką pompą swoją wizję przyszłości. Autonomiczne taksówki, roboty Optimus jako gospodarze. Jednym słowem, wielkie promowanie produktów Tesli. Okazuje się jednak, że nie tylko Amerykanie robią postępy w tworzeniu robotów. Polska również pokazała, że umie. Łukasz Koźlik zaprezentował pełne ciało swojego świeżego robota, klona. Polski startup powstał w 2021 roku i od początku pokazywał, że chce przewrócić świat robotyki do góry nogami. Zacznijmy jednak od początku. Na początku była dłoń. I nie, to nie jest żart. Łukasz Koźlik postanowił, że rozpocznie swoją działalność od wykonania sztucznej, robotycznej dłoni. I żebyście nie myśleli, że to było łatwe zadanie, to tworzył ją przez 9 lat. Nie robił tego od razu w firmie Klon Robotics, ale we własnym zakresie. W późniejszym czasie podnosząca hantlę dłoń zawitała w internecie. Był to bardzo popularny film, który zdobył ponad 1 miliard wyświetleń. Wróćmy jednak do robota. Ręka okazała się być na tyle dużym sukcesem, że naukowiec postanowił z pomocą inwestorów zachęconych pierwszą prezentacją robota założyć nową firmę. Stworzony w 2021 roku startup Klon Robotics został stworzony razem z absolwentami Politechniki Wrocławskiej. Firma miała działać w dwóch miejscach. W Polsce, gdzie ma się odbywać proces opracowywania robotów, oraz w Kalifornii, w której ma być prowadzona produkcja, ale jak sam Łukasz Koźlik mówi, polsko-amerykański startup pozostanie nadal polski i nie zostanie wchłonięty przez giganta zza oceanu. Wróćmy do naszej historii. Po stworzeniu według twórców jednego z najtrudniejszych elementów, czyli ręki, wzięto się do dalszej pracy. Po jakimś czasie udało się wykonać tułów od pasa w górę z rękami, torsem i głową. Później, dosłownie miesiąc temu, firma zaprezentowała pełne ciało swojego dzieła. Spójrzmy więc na to, jak i z czego jest zrobione ciało tego najbardziej zaawansowanego humanoidalnie robota. Robot biomimetyczny to taki, który składa się z tkanek miękkich, jak człowiek. To właśnie owa cecha powoduje, że klon jest tak wyjątkowy. Nie wygląda on bowiem kanciasto i nierealistycznie, jak roboty typu Figur czy Spot. Aby uzyskać taki efekt, wykorzystano mięśnie McKibbena, które działają jak ludzkie, co zapewnia mu płynność ruchów i dużą siłę. Kolejnym innowacyjnym elementem jest najprawdziwszy układ krwionośny. Pompy membranowe właśnie w kształcie serca. Oczywiście w żyłach klona nie płynie czerwona substancja transportująca krwinki, a woda. Tak, zwykła woda. I gdzie ciśnienie gazu jest zamieniane w ciśnienie wody. I wtedy mamy dwa medium do wyboru. Powietrze jest dużo szybsze, więc możemy na przykład biegać, ale woda jest dużo silniejsza, dużo bardziej płynna, więc możemy wykonywać pozostałe prace. Mięśnie klona działają bowiem hydraulicznie, a wodę napędza robotyczne serce. Poza tym robot posiada również sztuczne płuca, które mają za zadanie magazynować nadmiar gazów powstałych podczas działania robotycznych organów. Robot jest obecnie zasilany na różne sposoby. Podłącza się go do gniazdka lub do generatora hydraulicznego, ale docelowo ma być zasilany, nie zgadniecie czym, jedzeniem. W planach Koźlika jest wykonanie żołądka, zdolnego trawić otrzymywany, jak żeby inaczej, doustnie pokarm, tworząc energię do zasilania serca i pompowania wodnej krwi. Jedyne, czego on potrzebuje, to jest energia do życia. Czyli albo go ładujemy z gniazdka, albo on żre, świeci i przez to w ten sposób działa. To znaczy, musi je zmielić i połknąć. To jest najlepszy system, jaki sobie mogę wyobrazić. On sam się będzie karmił, tak. Obecnie robot posiada pełne ciało i jest stosunkowo lekki, bo nie zawiera baterii, a jego kości są zrobione z lekkiego włókna węglowego. Łukasz Koźlik był w stanie wykonać takiego robota dzięki dogłębnemu badaniu ludzkiego organizmu.
jak sam mówi, był w prosektorium kilka, jak nie kilkanaście razy na przestrzeni lat. Niezmiernie ważnym elementem robota poza zaawansowanym ciałem jest również znajdująca się w nim sztuczna inteligencja. Obecnie klon nie posiada sztucznego mózgu, takiego jak nasz, ale podstawowy, potrzebny do ruszania się. Sam twórca robota mówi, iż nie będzie to robot inteligentny, a jedynie maszyna. Miał powstać jako pomoc w odkurzaniu domu koźlika. Trochę dziwne, że do odkurzenia było mu potrzebne biomimetyczne ciało. Ale naukowiec tłumaczy, że ludzkie ciało nadaje się najlepiej do pracy. Poza tym klon ma być używany do innych celów. Jak mówi sam Łukasz Koźlik, mogą nam ściągać metale szlachetne z asteroid na Ziemię, kolonizować kosmos, sprzątać ulice, usuwać skutki katastrof, pomagać bezdomnym. Nikt nie będzie musiał pracować w fabrykach czy ryzykować życia dla pracy. Te słowa sugerują, że wrocławski robot będzie czymś więcej niż tylko sprzątaczką. Spójrzmy teraz na jego szanse, produkcję oraz konflikt z Elonem Muskiem, który zaczyna coraz bardziej narastać. Po usłyszeniu tych wszystkich informacji o klonie, może nasunąć się Wam jedno pytanie. Czy to naprawdę będzie przełom? Oczywiście nie jesteśmy w stanie do końca zweryfikować zapewnień Klon Robotics, ale wydaje mi się, że tak samo można patrzeć na inne tego typu zapowiedzi czy prognozy. Produkcja klona ma się rozpocząć w 2026 roku. W tym czasie ma być wyprodukowanych 276 robotów Klon Alpha. Proces tworzenia będzie się odbywać w Kalifornii. Początkowo Łukasz Koźlik powiedział, iż robot będzie sprzedawany za, i tu warto zaznaczyć, że bardzo około, 100 tysięcy dolarów, a ostatecznie cena ma oscylować około 20 tysięcy dolarów. Cena ta wydaje się całkiem przyzwoita, zwłaszcza że Optimus od Tesli Elona Muska ma kosztować około 30 tysięcy dolarów. Przedsprzedaż modelu Alpha ma się rozpocząć jeszcze w 2025 roku, a sam robot ma być dostępny już w 2026. Czy to się uda i czy Polsce uda się wykonać w pełni działającego robota? Polacy są bardzo dobrzy w tworzeniu sztucznej inteligencji na arenie międzynarodowej, co widać chociażby po składzie Polaków w zespole OpenAI. Tworzenie własnego robota może bardzo pozytywnie wpłynąć na postrzeganie Polski i również zachęcić rząd do fundowania kolejnych takowych projektów. Może klon zapoczątkuje tworzenie się polskiej Doliny Krzemowej? Łukasz Koźlik jest bardzo pewny swego i tu warto zaznaczyć, że pracuje nad swoim dziełem od lat. Wie, co jego robot będzie w stanie robić i jak będzie wyglądała jego produkcja. Polak uważa też, że klon nie będzie stanowił zagrożenia dla ludzkości. Warto jednak się temu tematowi przyjrzeć. Tuż nie widział fragmentów bądź pełnego filmu Terminator. W owym dziele zaawansowane roboty są wysyłane na Ziemię w celu zabicia pewnych osób, których potomkowie w przyszłości mają poprowadzić ludzi do zwycięstwa w walce z robotami. Samo określenie Terminator oznacza ucznia szkolącego się w rzemiośle u majstra. W popkulturze utarło się, że Terminator jest synonimem morderczego robota chcącego zniszczyć ludzkość. Odpowiedzmy więc sobie na pytanie, czy klon stanie się nowym Terminatorem? Według twórcy klona nie jest możliwe, aby jego robot stanowił zagrożenie dla ludzkości. Jako argument jest podawane to, że robot jest stworzony z tkanek miękkich, więc będzie go można zestrzelić, a jego ciało się wykrwawi. Czy jednak tkankowe ciało uniemożliwia prowadzenie wojny? Przecież ludzie od wieków toczą konflikty na olbrzymią skalę, a nikt nie zaprzeczy, że są zrobieni z tkanek. Sam klon ma być bezsilny bojowo. Łukasz Koźlik wymyślił system, w którym robot nie może trzymać broni czy zabijać żywych istot, nawet zwierząt. Czy jednak jest to realna bariera dla utalentowanych ludzi? Wojsko wyłożyłoby miliony na to, żeby posiadać niezawodnego, niechorującego, jedzącego śmieci, zdolnego do walki 24 godziny na dobę robota. Jeśli nie prośbą i groźbą, to przeprogramowaniem. Dodatkowo prezentowany obecnie robot jest dopiero pierwszą generacją. Praca Klon Robotics może doprowadzić do powstawania większej ilości maszyn, takich jak on. Już teraz posiadamy paręnaście tysięcy humanoidalnych maszyn, a będzie ich coraz więcej. Technologia będzie parła naprzód, a robotyczne technologie najbardziej. Poza ciałem klona warto poruszyć jeszcze jeden temat – umysłu. Ciało robota to swoista maszyna, działająca tak samo jak na przykład koparka. Jeśli w koparce zasiądzie małe dziecko, to nie będzie ona w stanie wykonać zbyt dużej pracy. Natomiast jeśli za sterami siądzie zaawansowany pracownik, będzie mógł ruszyć robotę znacznie do przodu. Tak samo jest z robotami i znajdującą się w nich sztuczną inteligencją. Chodzi o to, że sprawność ciała robota jest mocno uwarunkowana jego umysłem oraz zaprogramowaniem.
Przy obecnych systemach maszyna nie byłaby w stanie dokonać czegoś, czego ktoś jej nie wprogramował. Jeśli robot stałby się żołnierzem, to najpierw musiano by wgrać mu odpowiednie dane. Nie powinniśmy obawiać się robotów domowych czy zamiatających śmiecie na ulicy. Są to urządzenia jak wszystkie inne. Chodzi o zasadę garbage in, garbage out. Co odnosi się do faktu, że w każdym systemie jakość wyjścia jest determinowana przez jakość wejścia. Jeśli nikt nie wprogramuje robotowi złych celów, to on siłą rzeczy nie będzie szkodliwy. Wydaje się, że ludzie są tego świadomi i nie musimy się w najbliższym czasie spodziewać robotów, morderców czy terminatorów. Ale czy aby na pewno? I'll be back.